Uwielbiam chodzić nocą po plaży. Robiłaś to już? Nie. Dobrze się bawiłaś? Tak. Robi się jasno. Świta. Obejrzyjmy wschód słońca. Tego właśnie chciałeś? Nie. Tak, ale wyłącznie z tobą. Wszystko gra. Wcale nie. Rozumiesz, że cię kocham? Czasami trudno w to uwierzyć. Ja też cię kocham. Tylko Najwyższy mógł stworzyć taką miłość. Czuję ją w całym swoim ciele. W ciele i duszy. Wreszcie zaczyna budzić się do życia i naprawdę czuć. Wyobrażałam sobie kiedyś coś podobnego, ale to nie to samo. Algo parecido. Pero esto es diferente. Wyobraźni nigdy nie mogłam otworzyć bram niebios, a dziś stanęły przede mną otworem. Dzięki Ci, Boże. Dziękuję, że pozwoliłeś mi to przeżyć. Natalia Oreiro i Facundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł, odcinek 205.
nabijasz się ze mnie. Ja ci dam. Nie, jestem szczęśliwy. Ja też. Chcę ci coś obiecać. Że będziesz mi wierny? Aż do śmierci. Na pewno wytrzymasz? Na pewno. Ale nie o to chodzi. Zawsze będę cię kochał równie mocno. Nie. Nawet mocniej. Co robisz? Liczę rachunki i nic się nie zgadza. Jak to możliwe? Że jesteśmy pod kreską. Pan Damian będzie musiał zamknąć knajpę. Przecież to było twoje marzenie. Nie tylko moje. Bardziej martwię się, że Pepe i Chamuco stracą pracę. Zawsze jest ktoś, kto obrywa najmocniej. Co ci jest? Nic. Odpowiedz. Nic, kocham ją, a ona mnie nie znosi. Nie przejmuj się. Przejdzie. Wcale nie. Chcę się rozwieść. Co ja teraz zrobię? Co jest? Śmierdzi od niego. Nie mów, że zaczął bić. Wracajcie do pracy. Spójrz na niego. Widzę, że śpi. Biegnij do ogrodu, a ty rób obiad. Pobudka. Umyj samochód. Co ja z wami mam? Dobrze, spokojnie. Mamo? Damian nas wzywa. Nie mam czasu. Bernardo mnie nie puści. To rozkaz. Przepraszam. I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles. Tienes hambre? Jesteś głodna? I śpiąca. Nie spaliśmy całą noc. Nie żałuję. Ja też nie. Co jest? Nic. Ale trzeba wracać. Nie chcę. Ani ja. To była najszczęśliwsza noc w moim życiu. A dla mnie jedna z dwóch najszczęśliwszych. Zapominasz o tej w opuszczonym domu. Nigdy o niej nie zapomnę. W pozostałych rolach. Już wystarczy. Niech się wyżali. Musi się napić. Bez przesady. Jednego dnia straciłem żonę, pracę i fortunę. Brzmi jak jakaś piosenka. Mam ci zaśpiewać? Powiedz. Na pewno nie spałeś z tamtymi dwoma? Oczywiście, jestem niewinny. Czyli... Przecież la cama que te hizo el patrón. No, no, no me gusta que hablen así del patrón. No está bien que hablen así. Wybacz. Sí, está bien. ¿Te despides? Tylko jak jest mi smutno. Dobrze, chodź sobie. Nie upijajcie mnie. Muszę wam coś wyznać. Diga.
Chciałbym porozmawiać z panienką Wiktorią. Słyszałem, jak szef zadzwonił do twojej siostry, która wcale nią nie jest. Czyli nie mam ani siostry, ani żony. Ale ciebie nie stracę. Skoro jesteś taki mądry, jak się tańczy milongę? Przejdźmy do rzeczy. Czego chcesz? Zrujnuję cię. Nawet o tym nie myśl. Wtedy zemszczę się na twojej matce. Czy on cię szantażuje? Nieważne. Jak to? To moja sprawa. Dostał pan, co chciał. W żadnym wypadku. Chcę wiedzieć, jaki miała plan. Jak chciała mnie oczernić. I kto za tym wszystkim stoi. Nie powiem ci. Nie byłbym taki pewien. Sądzę, że wszystko mi wyśpiewasz. A to dlaczego? Jestem rozsądnym człowiekiem. Mogę o wszystkim zapomnieć. A jeśli pomożesz mi się zemścić, sowicie cię wynagrodzę. Ale zostawisz moją mamę? Oczywiście. Możesz już iść, Socorro. Nie zapomnę tego. Nie zapomnę. Na twoim miejscu zjadłabym dziś na mieście. Mama może cię otruć. Dlaczego mnie zdradziłaś? Wiesz, że zawsze cię kochałem. To ja już pójdę. Zniszczyłeś córce życie. Jesteś pijany. Nie pijany, tylko szczery. Od jutra nie chcę cię tu widzieć. Zrozumiano? Jesteś zwykłym śmieciem. Zniszczyłeś jej małżeństwo, ty drani. Nie będę tego słuchał. Precz z moich oczu. Puszczaj. Tak mi żal Rokiego. Nie widzisz, jak cierpi? Wybacz, zamyśliłam się. Masz rację. Umarłabym, gdybym miała się rozwieść z Czamuko. Ale najpierw bym go zabiła. Wy nie jesteście po ślubie. To fakt. Witajcie. Widziałyście Linę? Jest tu pani Angeliki. Ale ładnie pachnie. Pewnie już wam mówiła. O czym? O nas. O nas? O mnie i o niej. Oczywiście. Czyżby coś między wami zaszło? Zgadza się. Dalej opowiadaj. Tylko nie mów, że... Pobieramy się. A my jej nie wierzyłyśmy. Myślałyśmy, że oszalała. Kto oszalał? Najwyraźniej my. W co nie wierzyłyście? Że wychodzi za mąż. Za kogo? Za ciebie, Matole. Lino, gratulujemy. Życzę ci, żebyś urodziła mnóstwo synów i córek. Już to mówiłyście. Nie zaszkodzi znowu. Weźmiemy ślub 21 września. Logiczne. Dlaczego? Motylek powinien wyjść za mąż na wiosnę. Co chcieliście powiedzieć? Adwokaci przyjdą dziś wieczorem i podpiszesz akt rozwodowy. Trzeba to uczcić. Na początek zwolnię Rokiego. Nie. Jakiś wariat.
Obwinia mnie, choć złapałaś go na gorącym uczynku. Właśnie. Nie chcę go więcej widzieć. Nie. Możemy wziąć rozwód, ale nie chcę, żebyście go zwalniali. Jeśli się zabije, nigdy sobie tego nie wybaczę. Nie żartuj. Według mnie to tylko puste groźby. A jeśli się zabije... tym lepiej. Jako wdowa znów będziesz mogła wyjść za mąż. Tu masz rację. Mamy go zabić? Lepiej nie. Ale zwolnijcie go, bo nie mogę na niego patrzeć. Mili wróci lada chwila. Kiedy dowie się o moim ślubie, chyba umrze ze szczęścia. Kto wie, czy sama nie usłyszysz dobrych wieści. Jak to? Co masz na myśli? Tak tylko mówię. Teraz się nie wywiniesz. Opowiadaj. Może powie, że też bierze ślub. Wychodzi za mąż? Tego nie wiemy. Ma jakiegoś nowego chłopaka? Dlaczego nie, bo nie? Co w tym złego, że wrócimy razem? Cicho tam. Pozwól mi to zrobić po swojemu. Nic nie rozumiem. Nie wtrącaj się. Nie chcę, żeby się dowiedzieli. Mam to w nosie. I tak wkrótce ogłosimy, że się pobieramy. Narobisz mi wstydu. Zamknij się, grubasie. Chcę już jechać. Jak mnie przekonasz? Nie przekonałeś. Pospieszcie się. Przekonałeś. To chodź. Słucham, powtórz. Uważaj na ciśnienie. Mam to gdzieś. Pieniądze należą do mnie, nie do córki. Jeśli z konta zniknie choćby grosz. Halo? Hola. Jeśli przyjdzie po mnie policja, to znaczy, że go zabiłem. Wychodzisz? A nie widać? A spotkania? Odwołaj, po to tu jesteś. Co ty tu robisz? Usłyszałem, jak mówią o pieniądzach. I pomyślałem, że czegoś się domyślił. Nie chodziło o ciebie. Nie? Co za ulga. Nie jestem jedynym złodziejem w rodzinie. Było niesamowicie. Dokąd pojechałaś? Nie mówisz nam, że byłaś w klasztorze. Powie nam, gdy będzie gotowa. Właśnie, że teraz. Słusznie. Cierpliwości. Teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Jakie na przykład? Mam na pieńku z babunią. Zarówno Rocky, jak i panienka Wiktoria bardzo ciężko to znoszą. Co za historia.
Szczerze mówiąc, sądzę, że Rocky jest niewinny. Na pewno? To one zatargały go do łóżka. Przepraszam, zwykle tak nie mówię. Nasłuchałeś się, mili. Zatem myślisz, że to podstęp? Właśnie. Kto może za tym stać? Mam swoją teorię, ale to nic pewnego. Powiedz, najpierw chcę to potwierdzić. Tak nie wypada. Gadaj albo umrzesz. Nie chcę nikogo widzieć. Cześć, wujku. Mnie też, nie? Spadaj, mam do pogadania z szefową. Jak się odzywasz do wujka? Ładnie mi pani wycięła numer. Jaki numer? A kto wysłał mnie do Hiszpanii z paczką dla koleżanki, która wcale tam nie mieszka? Kto? Sprawił, że spędziłam najmilsze chwile w moim życiu. Dziękuję, babuniu. Ja nic nie wiem. Spytaj mojego wnuka. Pamiętaj, że należy mi się 30%. Prędzej 5. 15. 20. Umowa stoi. I ani grosza więcej. Zabiję go. Ostrzegam, że za zabójstwo przy użyciu nielegalnej broni może pan dostać nawet 20 lat. Prędzej zgniję w pudle, niż oddam mu 400 milionów. Na pewno się dogadamy. Proszę opuścić broń i go wysłuchać. A ty się nie wtrącaj, jeśli ci życie miłe. Słucham. Chodźmy do gabinetu. Przyjacielu, nie mów tak do mnie. Sytuacja w klasztorze jest gorsza z każdym dniem. Datki już nam nie wystarczają. Mogę poprosić szefa o pomoc, albo urządzimy mecz i sprzedawajmy bilety. Wysłuchasz mnie? To niech ksiądz wreszcie przejdzie do rzeczy. Nie potrafię się na ciebie gniewać. Tak, wyrosłaś. Teraz bierze ojca na wspominki? Co jest? Nic, nieważne. Boli ojca serce? Bernardo, szybko! Źle się ojciec czuje? Wezwij karetkę. Co się stało? Ojcze, słyszysz mnie? Co tak długo? Nie stresuj mnie. Na pewno nic mu nie będzie. Inaczej tego nie przeżyję. To twardzie. Ale Bóg może go wezwać. Ani mi się waż. Może to przez cholesterol. Obżera się tutaj jak świnia. Licz się ze słowami. A ty się nie czepiaj. Jesteście nie do zniesienia. I jak, doktorze? Dojdzie do siebie? Powoli, bo się udławisz. Spokojnie, to tylko woda. Myślałem, że ksiądz umrze na moich oczach. A jakby tego było mało, szef groził Rockiemu bronią. To bandyta. Nie słyszałem strzałów. A co, jeśli ma tłumik? Dolej mi wody. Wiesz, że szef to straszny dusigrosz. A teraz chodzi o 400 milionów. Spokojnie. Rocky tylko chce się odegrać. Wyłudzi od niego 200 milionów i tyle go zobaczymy. Nie? Nigdy w życiu. Nie wolno ojcu wstawać. Lekarz powiedział, że nic mi nie jest. Muszę tylko trochę odpocząć. Więc zostanie tu ksiądz do wieczora, a później go odwieziemy. Dzieci na mnie czekają. Mam to w nosie. Zamknij go na klucz. Muszę jechać na spotkanie. A od czego ma ojciec zastępcę? Kogo? Mnie.
Dalej. Czego chce ojciec Cosma? Zatem jeśli to podpiszę, mój klient zrzeknie się wszelkich pieniędzy. Dobrze rozumiem? Chce dalej być szoferem? I dalej tu mieszkać? A w zamian nie tknę pańskiej fortuny. To żaden podstęp? Skąd może pan być spokojny? Nie zabierze moich 400 milionów? Ani grosza. W porządku. Rocky, możesz wracać za kierownicę. Przejadę panu, co? Przepraszam pana za wszystko, co mówiłem. Gdzie umowa? No to i ona. Jeśli wszystko się zgadza, proszę podpisać. Doktorze, zostawiłam Glorię z księdzem. Proszę powiedzieć prawdę. Słucham, co mu jest? Wyniki nie są jednoznaczne. Wymaga dalszych badań. Proszę mówić wprost. Źle z nim. Powinien czym prędzej trafić do szpitala. Ale wypuścicie go, gdy już przejdzie badania? Tego nie wiem. Na razie niech nie wychodzi. Każę karetce go zabrać. Odprowadzę pana. Do widzenia. Co za świat. Z deszczu pod rynę. A było tak pięknie. Nie, nie było nam dobrze. No. Było... wspaniale. Ja ci dam. Nie żartuj sobie. Nawet nie wiesz, jak dobrze nam się układa. Pobieramy się. Coś słyszałam. Jak to coś? Czasami jest taka nieśmiała, że mam ochotę ją udusić. Widocznie boi się tego samego, co ja. Czego? Sam nie wiem, ale trudno mi być spokojnym. Nie pleć głupstw. Musisz być spokojny, gdy staniesz przed ołtarzem. Masz rację. A to kto? Pewnie Mili. Proszę. Dzień dobry, przyniosłam herbatę. A gdzie Mili? Opiekuje się ojcem Manuelem. Coś się stało? Nie wiadomo, ale musi jechać do szpitala. Jak to? Powiedz mu coś. Zabroniłam ci go zostawiać. Wracam do klasztoru, zanim przyrosnę do łóżka. Co jest? Jak to co? Trzeba go znaleźć. Co z ojcem? Nie ma. Jest ciężko chory. Spokojnie. Pomogę ci go znaleźć. Dobrze? Żarty sobie stroisz? Jestem śmiertelnie poważny. Zdajesz sobie sprawę, o czym mówisz? Przyparła mnie do muru. Nie ma innego wyjścia. Oszalałeś. Taka była umowa. Mogłeś ją odrzucić. Musiałem się z nią jakoś dogadać. Moim kosztem. Jeśli wygram wybory, obaj na tym skorzystamy. Tak, ale żadnych ale i skończmy ten temat. Pomogę jej, a w zamian dostanę negatywy i dowiem się, kto za tym wszystkim stoi. To niezbyt wygórowana cena, ale zaraz robić z niej panią domu? Spokojnie, za parę dni to odkręcę. Trzymam cię za słowo. Nigdy go nie złamałem. Czyja to sprawka? O wilku mowa. Kto to? Zaraz zobaczysz. Rosji. Powiesz mi... co to za pilna sprawa? Mówi.
Jak leci, Bobby? Dobrze. Było niesamowicie. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Mam inny kłopot. Nie mogę znaleźć ojca Manuela. Zniknął z domu. Jest ciężko chory. A mimo to wstał i wyszedł. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Oddzwonię. Na razie. No dalej, Damianie. Dlaczego mnie wezwałeś? Na początek chciałem ci powiedzieć, że pięknie dziś wyglądasz. A teraz wytłumacz nam, dlaczego zamierzałaś oczernić naszą rodzinę. Co powiedziałeś? Mówię niewyraźnie? Nie, ale nic nie rozumiem. To nie mogła być ona. Ta pokojówka kłamie. Ta pokojówka imieniem Marta właśnie cię wydała. Marta? Nie znam żadnej Marty. Przejrzyj na oczy. Widzę tylko mojego stukniętego szwagra. Tylko ona ma dość wpływów i pieniędzy. I na pewno nie brak jej motywu. Przesłuchujesz mnie? Nie, moja droga. Ostrzegam. Nie radzę ci ze mną zadzierać. Jesteś przezabawny. Nie śmieję się. Oczerniłaś mnie. I nie puszczę ci tego płazem. Zrozumiano? Spokojnie, już niedaleko. Najwyższy, pozwól mi się chociaż pożegnać. Wszystko w porządku? Nic panu nie jest? Co ten Damian sobie wyobraża? I jeszcze miesza w to ciebie. Nie słuchaj go, to dureń. Ale zwątpiłeś we mnie, prawda? Skądże znowu, kochanie? Ta służąca go okłamała. Mam już tego dość. Czego? Wszystkich tych kłamstw. Jakich, kochanie? Nieważne. Coś nie tak? Nie. Nic się nie stało. Źle wyglądasz. Jesteś już drugą osobą, która mnie nie rozumie. Trzecią, jeśli liczyć mnie samą. Co się dzieje? Nic, nie przejmuj się. Zastałam Mili. Powiedz mi, o co chodzi. Chcę jej wyznać prawdę. Już wie, że jesteś jej matką. Właśnie. Więc o co chodzi? Widzisz, nigdy nie zrozumiesz. Proszę, zawołaj ją. Niech się ksiądz ocknie. Pomocy. Jest nieprzytomny. Padre! To wszystko moja wina. Ojcze, co się stało? Co mu jest? Nie wiem. Proszę wezwać karetkę.